Witajcie kochani, jesteście na kanale Aquascaping TV. Ja mam na imię Sławek i zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj film z serii Akwarium Znajomego. Dla wszystkich tych, którzy może pierwszy raz są na tym kanale, takie krótkie wyjaśnienie, co to jest za seria. A więc jest to seria filmów, która pokazuje akwaria wszystkich tych, którzy po prostu te filmy chcą do mnie na kanał przesłać. Ja niekiedy o tych akwariach sam opowiadam, a niekiedy sami autorzy opowiadają o tych akwariach. Tak będzie właśnie dzisiaj. Dzisiejszym gościem na moim kanale jest kanał Akwarysta Niedzielny. Fajny facet, ogólnie powiem Wam szczerze, że bardzo spoko odbieram tego człowieka. Od lat już obserwuję jego kanał. Powiem Wam, że ma trochę inną oczywiście akwarystykę niż ja, ale dlatego cały czas podkreślam, róbcie swoje kanały, niech będzie mnogość tego, mnogość tematów, mnogość filmów na YouTubie i będziemy po prostu, czym więcej będzie, jakby powiedzieć, zagadnień, tym będziemy się bardziej rozwijać. Człowieka też szanuję za to, że po prostu jest rozbrajająco, niekiedy szczery, niekiedy też porusza na swoim kanale takie trochę kontrowersyjne tematy. No cóż, nie będę chyba długo przedłużać. Po prostu, jeżeli chcesz zobaczyć ten kanał, zajrzyj do opisu, tam będzie umieszczony link. Jeżeli chcesz wysłać do mnie film z materiałem wideo, po prostu napisz do mnie w komentarzu bądź na maila, którego umieszczę też w opisie. Zachęcam też do odwiedzania mojej strony na Facebooku i grupy Akwarium Amatorskie. Linki do tego wszystkiego umieszczę też w opisie. Nie zapomnij subskrybować kanał, nie zapomnij lajkować i zostawić komentarz. Po krótkim intro zapraszam na film. Akwarysta Niedzielny. Witam, Akwarysta Niedzielny. Dzisiaj gościnnie na kanale Aquascaping TV. Chciałbym się przedstawić Wam wszystkim, tym, którzy jeszcze mnie nie znają, i opowiedzieć troszkę o moim zbiorniku. Na imię mam Darek, po 50, więc już taki dosyć wiekowy, ale mogę powiedzieć, że młody stażem akwarysta, dopiero od 2 czy 3 lat tak na poważnie zająłem się akwarystyką. I udało mi się spłodzić taki zbiornik przez ten okres, jak widać na obrazku. Jest to 350 litrów, 130 na 50 na 55. Trochę zupa rybna, może nie środowiskowa, a obszarowa, z obszarów Brazylii do rzeczy Amazonki, Rio Tocantins, Tapajós. Z tych okolic, z bliższych, dalszych dopływów i rozlewisk właśnie Amazonki. Zbiornik, jak widzicie, to jest takie clear water, troszkę roślinne, troszkę zagruzowane korzeniami i kamieniami. Ale takie zbiorniki najbardziej mi się podobają i takie zbiorniki uważam za takie najbardziej dzikie i odpowiadające naturze. Oczywiście rośliny to jest zbieranina tych roślin, które dadzą sobie radę w spartańskich dosyć warunkach, chociaż teraz pomagam im trochę i nawozami mikro i trochę dozowaniem CO2, ale naprawdę bardzo delikatnym dozowaniem, gdzieś na poziomie 10 ppm, więc to jest praktycznie niewiele.
Nie ma tutaj jakiegoś wielkiego aquascapingu, nie ma też planu pierwszego, drugiego czy trzeciego. Jest po prostu dzikość, że tak powiem. Rośliny mają tutaj dosyć ciężko u mnie, bo tak jak wspomniałem, no raczej skupiam się na rybach. Zawsze u mnie w akwarium przez ten okres, który teraz po powrocie do akwarystyki założyłem zbiornik. Zawsze w moim zbiorniku pływa jeden gatunek taki wiodący, czyli nieprzeważnie, są to pielęgnice, a reszta jest uzupełnieniem obsady. Tym uzupełnieniem obsady, jak widzicie, teraz są drobnoustki. Są tutaj trzy rodzaje: trójpręgi, Beckfordi i trzeci, który wyleciał mi teraz z głowy. A wiodącym tym gatunkiem jest Letycara dorsingera, czyli akarka czerwonobrzucha czy wiśniowa, jakoś tak po polsku to się nazywa. Bardzo fajne rybki, bardzo charakterne. Teraz akurat jedna parka podchodzi do tarła, więc mam ich tutaj cztery sztuki, więc te pozostałe dwie sztuki są troszeczkę takie stłamszone. Na tafli wody za cień dla ryb odpowiada limnobium, z którymi miałem też przeboje, ale jak widać teraz ładnie dosyć mi tutaj rośnie i po prostu daję ten cień tym rybom, żeby były spokojniejsze. Tutaj zobaczymy mojego właśnie samca, który jest w barwach bojowych. Teraz tam sobie wybrały gniazdko, tam sobie uwiły gniazdko tam w głębi. Samiec przybrał naprawdę bardzo fajne kolorki, ciemne, czy ten czerwony na płetwach się zrobił bardzo jaskrawy. No i gania wszystko tutaj w akwarium, pilnuje tego gniazda i ikry. Lotosik stał się takim punktem centralnym w tym akwarium, dlatego też tutaj no jest jak gdyby na pierwszym miejscu na zdjęciach. Jeszcze raz plan ogólny. Jak widać, jak gdyby główną dekoracją tego akwarium jest 11 czy 12 kg korzeń, który po nasiąknięciu chyba waży około 15 kg. Jest naprawdę potężny. Do tego jest trochę kamieni, które to jest taki mój konik. Korzenie i kamienie, tak? Ale uważam, że też rośliny w akwarium powinny być, bo to jest jak gdyby naturalne w środowisku ryb, że mają sobie tam od czasu do czasu co skubnąć. Oprócz glona mogą sobie skubnąć jakiś listek czy nie wiem, korzonek. W akwarium grasuje 5 zbrojników. Wszystkie L66, chociaż mam wątpliwości, czy nie ma 333 wśród nich. No, ale były zakupione wszystkie jako L66. 5 kirysów tylko, bo niestety jeden Melini się wypisał. Pstry też jeden się zablokował w korzeniu i po prostu się utopił. Drobnoustków w tej ławicy jest około 30, może troszeczkę więcej, bo ciężko jest teraz policzyć, a tych Beckfordi było 20 tam parę, ale jeden czy dwa mi wyskoczyły. Potem jakoś wcześniej miałem tapajosy, jakoś tak znikały te drobnoustki. Nawet jeden film nakręciłem, gdzie połówka tylko pływała sobie jeszcze żyjąca. I prawdopodobnie zostały zjadane, więc teraz mi jest ciężko policzyć. 10 jest na pewno trójpręgi. Co tu jeszcze można powiedzieć? Jeszcze raz można podziękować Sławkowi za promocję. Bądź co bądź, można powiedzieć, że konkurencji, ale inicjatywę uważam za naprawdę bardzo, bardzo fajną.
jednak jesteśmy jakąś tam, mówiąc kolokwialnie, rodziną akwarystyczną, w której będziemy się wspierać. Oczywiście ja ze swojej strony też bardzo polecam ten kanał, bo mimo to, że nie jestem akwarystą roślinnym, to dużo, dużo rzeczy mogę tutaj zobaczyć i podglądać. Dziękuję Wam. Jeszcze kilka ujęć mojego zbiornika. Do zobaczenia, do usłyszenia na moim kanale. Trzymajcie się. Hej!